Gdy wybuchła Solidarność, raczej strajki w Solidarności na KWK Wujek, ja w tym czasie byłem na wczasach Międzyzdroja. I tam się dowiedziałem. Po przyjeździe już sprawa była rozstrzygnięta, to znaczy ten strajk się zakończył i koledzy mnie wybrali na przewodniczącego oddziału maszynowego na KWK Wujek. Reprezentowałem ślusarzy w Solidarności. Jako ich przedstawiciel dbałem o te sprawy ślusarzy, sprawy ich problemów, ich zarobków. No, zarobków to raczej ogólna sfera, której zarząd się zajmował. No i od razu włączyłem się w ten ruch związkowy. Brałem udział w zebraniach zarządu. No i tak to było aż do chwili wybuchu stanu wojennego, do strajku. To były sprawy, bo ślusarze pracowali w kilku oddziałach wydobywczych. Były też oddziały czysto mechaniczne. Ja pracowałem w hydraulice siłowej, którym zadaniem było na przykład montowanie obudów mechanizowanych na stacjach montażowych i te obudowy były prowadzane potem po zmontowaniu do ścian, gdzie służyły przy wydobyciu. Dbałem o to, by na przykład sprawy takie, by jak to określić, by ślusarze byli traktowani właściwie i właściwie mieli zarobki odnośnie do tego, bo w porównaniu do górników myśmy troszkę mniej zarabiali, bo wiadomo, nie? No to tyle, tak ogólnie mówiąc.